promise I've really tried to keep. Co robisz? Angielski. Dużo masz zadane dzisiaj? Nie. Muszę tylko zobaczyć, co te słowa znaczą. 13 słów, tak jak zawsze. Aha, 13 słów, z których musisz ułożyć pełne zdania, tak? Tak. A, tu widzę, że część masz gotową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 słów już za tobą, to jeszcze tylko 8. Jak będzie obiad, to cię zawołam, okej? Okej. Weronika! Tak? Czekaj. Jak się omawiałyśmy, że wracasz ze szkoły i sprzątasz ten bałagan w pokoju? No wiem, ale muszę angielski i matematyczny. Drzwi są zamknięte, koty pod drzwiami, bo chcą wejść. Nakruszyłaś chipsami wczoraj z koleżanką. No wiem. Kazałam ci to odkurzyć. Odkurzę to, tylko czekaj. Suszarka, jak wczoraj włosy suszyłaś, tak leży. Jak jadłaś skitelsy, tak opakowanie leży. Nawet pojemnik z sałatki leży na toaletce. Serio? No dobra, coś dzisiaj to wysprzątam. Muszę tylko matematykę i angielski zrobić. To mamy dzisiaj wysprzątane. Okay. Czekaj. Masz, suszarkę schowasz, jak już wychodzisz. Ale wiesz co? Co? Ja mam lepszy pomysł. Jaki? Zaraz się przekonasz. Kontynuuj zadanie domowe, a ja zaraz wracam ze sprzętem. Sprzętem? Proszę bardzo. Co to jest? A może tak szerzej trochę, że mogła wejść? Słyszałeś, jest taki jak zestaw sprzątaczki? Tak. Od dzisiaj, przez kolejne 24 godziny, to ty sprzątasz dom. Masz wysprzątać swój pokój, masz wysprzątać dużą ubikację, masz sprzątać kuchnię za każdym razem, jak będzie po obiedzie, będziemy po kolacji. Wszystko ogarniasz ty. Proszę bardzo, ściereczki, mikrofibra, rękawiczki do kibelka. Ale ja mam angielski. Trudno po angielsku, ja znaczy swoje wyzwanie, to już robię lekcje. Ale w końcu nauczysz się trzymać porządek w swoim pokoju, a tak przy okazji jeszcze nauczysz się, jak dbać o czystość w całym mieszkaniu. Kocie. O, jeszcze nie, ale tam się kręci koło kupety, więc na pewno zaraz będzie pełno żwirku. Proszę bardzo, właśnie słoczył głodny Blue i wcina chipsy. Proszę go zabrać, widzisz? I to same efekty niesprzątania w pokoju. Nie, nie wolno. Chodź, bo nie będziesz jadł chipsów. Chodź ze mną. Weronika zaraz będzie sprzątać. Ale tak na serio, bo ja nawet nie wiem, co mam z tym zrobić. Co to jest? Nie wiesz, do czego to służy? To jest clean. Płyn do lakierowanych mebli i do szyb. Są szmatki antybakteryjne. Mikrofibrę możesz użyć do klina. Rękawiczki sobie ubierzesz, żeby będzie sprzątać kibelek. Ale mam dla ciebie jeszcze jednego niesamowite pocieszenie. Jeszcze się czeka taka starta prasowana. Ale to później. Najpierw ale jak ja się oparzę? No to trudno, to się nauczysz pracować. Ale ciociu! Nie, moja droga. Proszę! Nie, bo ciebie ciągle są historie z bałaganem w pokoju. Nieprawda! Pa! Ciociu, nie! Nie, no proszę! Czemu tym odkurzaczem się tak ciężko odkurza? Mówiłam ci, że musisz wymienić końcówkę. Przygotowałam ci. To jest końcówka do odkurzania dywanu. Mówisz, że ja muszę jeszcze wymieniać? Tak. Tą końcówką odkurzamy sypialnię, a tą końcówką odkurzamy panele, płytki i dywan. Bo ta końcówka, która jest założona, którą odkurzałaś sypialnię, ona się blokuje. A jak tam słupki, powbijał się żwirek koci? Wszędzie był żwirek, nawet w moim pokoju był żwirek. Musiałam tam to wziąć. Wymieniaj końcówkę, odkurzaj dalej. No dobra, ale jak to się robi? Wyjmujesz tą, którą masz i musisz ułożyć nową. No ale ja. Nie wiem. Instrukcja jest w szufladzie w komodzie w przedpokoju. Jak nie wiesz, jak codziennie odkurzasz? Ja się nauczyłam, to i ty się nauczysz. Widzisz? Wystarczy trochę pomyśleć. Pani domu. Widać było właśnie. Jak weszliśmy mi do twojego pokoju. Powodzenia. Na szczęście, tylko tu i koniec. Uff, pokój wreszcie wysprzątany. Mam nadzieję, że dzisiaj. Ale zobaczcie, co tutaj mam. Świeczkę, którą kupiłyśmy, Yankee Candle. Pachnie
bosko, więc sobie ją za chwilkę zaświecę. O wow, jak to czysto! Warto cię czasami zmobilizować. No wiem. Ale coś tu przygotowałam dla ciebie. Mop i kij od mopa. Ale po co? Przecież ty wczoraj ścierałaś. Ja ścierałam wczoraj, a ty będziesz ścierać dzisiaj, proszę sobie go przygotować. Nie, ja nie mogę bez mojej czkawki. Trudno, napij się wody, czkawka ci przejdzie, mają być wyścierane panele i płytki. Nie uwierzycie, ja dzisiaj muszę prasować, ale ja nie wiem, jak to się robi. Zawsze to ciociaga robiła, ale... I jeszcze muszę pościerać. Chcę, żeby te 24 godziny jeszcze skończyły. Coś tu gubisz, koleżanko. Skarpety. Tak, zauważyłam. Pozbieraj wszystko. Żelazko. Ja nie mam żelazka. Jak nie masz żelazka? To nie mam żelazka. To czym pracujesz? Stacją parową. Prawie taka sama rzecz. Nie do końca. Dobra. Gdzie jest stacja parowa? Zaraz ci przygotuję. No dość ciężkie. To masz dołożyć ci. Ej! No weź. Super by było, jakbyś mi pomogła. Kurz, kurz, będziesz miała coś ścierać. Ej, nie mogę jej odblokować. To chyba tu. Stacja parowa nie działa. Co? No bo to nie działa. Przecież ona się jeszcze nie nagrzała. Widzisz, że mruga? Musisz poczekać. Jak przestanie mrugać, stacja się nagrzeje i możesz prasować. A jak długo może czekać? Nie wiem. Ona da ci znać. Usłyszysz taki... O, właśnie. Teraz możesz prasować. A jak się robi parę? Nie wiesz? Nie. Przeszkolę cię to, od tej pory będziesz prasować. Co to? Tu przyciskasz. Pod rączką jest przycisk, widzisz? Stacja pompuje wodę. Widzisz, jak... Czemu to jest tak dużo tego? Ja prasuję, ale ty składasz, bo nie wiem jak. W moim prasowaniu to jest bardziej zmięte niż zgięte z suszarki. Sorry. Renisio! Tak? Mam dla ciebie niespodziankę. Janku. Jak się pięknie spisałaś dzisiaj, że postanowiłam, że coś jeszcze zrobisz. Co? Wysprzątasz toaletę. Co ci, ja nie mogę, jesteś, mi głowa boli. Wyciągnij ręce. Proszę, tu jest diadem królewski. Tu jest szmata. Tu musisz pozabijać bakterie. Co mam z tym zrobić? A żeby bakterie nie zjadły twoich rączek, to ubierz sobie rękawiczki. Ale co ja mam z tym zrobić? Nie przejmuj się, mnie też czasami boli głowę sprzątać. Ale co mam z tym zrobić? Wysprzątać ubikację! Ale... Masz je pogodzić i wyrzucić za drzwi. Jezus, sprzątanie toalety to najgorsza kara, którą dostałam. Co mam z tym zrobić? Wychodźcie bakterie! Jezu, kucyk mi się teraz zamoczy. Dobra, toaletę zostawmy na koniec. Cześć, idziesz do kuwety? Nie, bo wiesz, odkurzałam. Teraz bym się dała. Nie? Nie idziesz? Piggy Bros. Dobrze, idę do buty. Cześć stary, idziesz do kuwety? Nie? Nie idziesz do kuwety? Wiesz, odkurzałam, teraz bym się dała. Nie? Śpisz? Dobra, mamy deala. Ja idę teraz posierać, a wy nie sikacie do końca mojego wyzwania, okej? Uwaga, śledzie, pożegnana, mopie jedzie!
Nikt nie idzie do kuwety! Wiecie co? To już lepiej swój pokój sprzątać niż cały dom. Lili, nie idź, ani się. Lili, wychodź stamtąd, bo tutaj jest mokro. Lili, Lili, Lili. Dobra, tam możesz być, ale nie wchodzimy do kuwety. Wera, kolejny dzień, proszę odkurzyć przy kuwecie. Znowu? No koty skorzystały, zobacz, wiesz, Biro. Ja dopiero odkurzałam. No widzisz? 24 godziny jesteś sprzątaczką. Trudno. Myj szybko zęby i odkurzaj.